Dzień dobry, cześć ludziska, Noyan z tej strony, witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Krzyżowców Stainless Steel 6.4. No i tak, mamy dzisiaj bitewkę, w której możemy zaatakować nocą, co wyłączy wsparcie nieprzyjaciela i co zdecydowanie umożliwi nam odniesienie sukcesu w tej bicie, bo w innym wypadku myślę, że byłoby ciężko, a tak, jak tą bitwę rozbiję na dwie, no to mam nadzieję, że ta armia będzie w stanie zdobyć jeszcze Luxor. No to co? Lecimy, zaczynamy! Też piszecie w komentarzach wiele rzeczy, ale generalnie trochę mnie zjebaliście za tą wojnę z Turkami, że za szybko, że po co, skoro miałem z nimi sojusz i tak dalej. No ale tak naprawdę z kim ja bym innym walczyć? W zasadzie mogłem na razie z w ogóle... jaki fajny klimat, zobaczcie! W zasadzie to mógłbym w ogóle nie walczyć do momentu, aż nie zniszczymy kalifatu i dosłania posiłków na stronę granicy z Seldżukami, ale wydaje mi się, że wtedy, gdybym się do tego przygotował zdecydowanie, no to kampania byłaby zbyt prosta, bo bym ich zmiażdżył bez żadnego oporu, a to nie byłoby aż takie ciekawe i raczej wolę iść niekiedy celowo pod górkę. Drugą rzeczą jest to, iż radziliście, żebym budował budynki werbunkowo, a nie skupił się jedynie na rozwoju zamków. Racja, racja, trochę z tym poleciałem i się napaliłem na te zamki, żeby je czym prędzej ulepszyć, ale spokojnie, spokojnie, dzisiaj się tym nieco zajmiemy. No i dobra, mamy część oszczepników. Zastanawiam się, z której strony by się to ustawić, bo coś czuję, że komputer będzie albo tutaj, no właśnie, chyba to będzie na pewno, bo to jest najwyższy punkt, albo też może być tam. No nie wiem, w każdym razie jeśli jest tutaj, to nadchodzenie z tej strony nie ma najmniejszego sensu, więc dużo lepszą strategią byłoby ustawienie się gdzieś na tej pozycji. No to co? Wy do przodu, cała ta milicja ma trzymać linię, a pozostałe jednostki będą miały za zadanie flankowanie wroga. Właśnie, one mają trochę lepszy atak, trochę lepsze statystyki i mam nadzieję, że no im to jakoś tam wyjdzie. Choć co prawda powinienem teoretycznie te oddziały z lepszym morale trzymać w linii przedniej, no ale takie najtwardsze to właśnie chyba jest ta milicja, mają duże tarcze, no właśnie, już niech to zostanie. Okej, jazda naprzód, wy tutaj, generał na tyły. Dobra, też Andrzej Szumski wspomniał pod którymś z odcinków, żebym grał bardziej klimatycznie, jednak się stosował do tego, co mówiłem w pierwszym odcinku, czyli po pierwsze sprzedawał jeńców, nie zabijał generałów i tak dalej, podchodzi do tej gry w inny sposób niż typowo, czyli na zasadzie, żebym nie starał się osiągnąć optymalnych wyników, ale jednak bardziej stawiał na klimat rozgrywki. No i w zasadzie trochę się zagalpowałem, bo takie było założenie, ale nieco z tym poleciałem i możemy na coś takiego przystanąć, tylko wydaje mi się, że w tej bitwie akurat jestem zobligowany do zabicia jeńców, czy też, no, zabicia, bo w innym wypadku nie zdobędę tej osady, a bardzo mi na tym zależy. No i co wy tu macie, dziady jedne? Widzicie, że stanęli sobie na wzgórzu i to takim wzgórzu średnim. Nie jest to jakaś świetna pozycja, porównując, że mogliby załóżmy stanąć gdzieś tutaj i zająć pozycję, w której my byśmy musieli pójść pod górkę. Kolejną rzeczą jest zaproszenie was na dzisiejszy stream wieczorny, a zapraszam was na transmisję z gry Gothic 3, czyli nie jest to Total War, jest to zacny, powiedziałbym, flagowy RPG, który może podobać się graczom, jacy lubią Wiedźmina, Skyrima, zatem jeśli lubicie te tytuły, to Gothic wam zdecydowanie też podejdzie, link w opisie został podany. No dobra, ludzie, szybciej, szybciej, nie ma czasu. No i gdzie jest generał? Generał pewnie będzie gdzieś w centrum, no właśnie, on broni środka. I tak sobie myślę, jak go pokonać? Najlepiej to w zasadzie byłoby go wystrzelać, ale to też nie jest takie łatwe, bo on nie będzie czekał, nie będzie stał w miejscu i nie da się wystrzelać. Raczej będzie cały czas, no, starał się dokonywać szarży i tak dalej. No jak ty, chłopie, wyglądasz, co? Gagatku. Dobrą strategią byłoby odcięcie dostępu do Zatoki Perskiej, Turkom Seldżuckim. Wtedy mogliśmy ten tamtejszy front w miarę odłożyć na bok, ale z drugiej strony zajęcie tamtych osad sprawi, że zwrócimy na siebie uwagę ze strony Imperium Chryzmickiego, co wcale nie będzie, no, czymś mile widzianym. No to co, moje wojska w zasadzie przy linii, co się ustawmy, coś takiego. No i z takiej strony już możemy wroga mniej więcej ostrzelać. No dobra, dajesz, dajesz. Zapewne będę sobie robił takie, no, zapasy odcinków na 2-3 dni naprzód, bo mi się wtedy dużo wygodniej nagrywa. A jak już raz zasiądę do nagrywania, to mam lepszy klimat. I też czuję, że wtedy komentarz jest nieco taki żywszy, bardziej energiczny. No dobra, szybko, szybko, ludzie, ustawić się. Okej, już prawie że na pozycjach. To dostatnie parę minut możecie, no, biegiem się przejść, rozgrzejcie się do bitwy, żebyście byli
gotowi na szarże wroga, ale fajnie wygląda to oświetlenie, te pochodnie, prawda? No to wygląda fantastycznie. No i łucznicy już mogą strzelać, ale bez użycia płonących pocisków, bo one nieco spowalniają nasz ostrzał, choć no po to są noce, na pewno by go nieco ozdobiły. Czy wy macie zasięg? To są, o Jezu, takie Boże, jakie mają ludzie zasięg badziewny? Bo to są chłopcy łucznicy, przecież. No to podejdźmy z tej strony, minimalnie bliżej. Oszczepy natomiast też mają mały zasięg, ale dobre. Myślę, że salwę przed wrogą ja z tą zdołałem jedną wystrzelić. No to co, wy na tą stronę. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze odrobinę podejść bliżej i powinienem już ich złapać w zasięg. Możliwe, że też noc nam zmniejsza i celność, i zasięg. Może tak być. Chociaż nie jestem tego pewna. Do tyłu szybko, trzymać się. No i ja bym chciał, że wszystkie jednostki trzymały linię, miały tryb defensywny. Taka jest na tą bitwę strategia. Dobra, gdzie jest generał? Tam jest, z tyłu. No to co? W sumie to, czy ja chcę robić to? Nie, ja chcę sobie zrobić szarże, bo on ma szczepników. To są oddziały dosyć słabe walki, do walki wręcz i powinienem na lajcie ich zmasakrować. Dobra, tylko tempo gry spowolnijmy, bo jest ono zdecydowanie zbyt szybkie i nasz generał już niech zasuwa na flank. O, tam będzie straż przyboczna, to od razu bierzemy szczepników do przodu. Wy w ogóle... Oj, cholera jasna, ugrzęzł jeden oddział konnicy w bitwie. To niedobrze, nie powinni tak stać, bardzo nie powinni. No i w zasadzie... Nie wiem, no, postaracie się przyjąć ich na klatę, cokolwiek zrobić. Wy do tyłu, na razie jeszcze do tyłu, to jest zbyt szybko. I łucznicy niech stoją jak stoją, zaś te oddziały niech zaczną powoli flankować, bo trochę o nich zapomniałem, a moja kawaleria strzelecka może też już się wycofać i ponowić za moment impet. Choć widzę, że ja tą bitwę jak na razie przegrywam, co jest dosyć dziwne, co jest bardzo dziwne, no ale okej, niech będzie. To można by generał dostać do pomocy i oszczepy już niech miotają w niego salwy, czym prędzej. A, bo nie tak na zobaczcie wjechali. Cholera jasna, szybko nas powiem złamali. To mnie komputer zaskoczył, że mu aż tak dobrze poszło. No te jego jednostki piechoty są jednak lepsze. I ta nasza armia to jest taka wręcz zlepka słabych oddziałów. Ale ta bitwa powinna wyjść no jednak lepiej niż obecnie to wygląda, bo na ten moment to powiedziałbym idzie tragicznie. Możecie iść szybciej, jak otoczycie wroga, no to bitwa by dobra, ci są już złamani, świetnie, teraz tam robimy szarże, wy możecie olać, dobijać będzie ten oddział, co jest na końcu linii, a te dwie, trzy jednostki w zasadzie niech biegną dalej w okolicy tego Stonehenge'u, na pustyni, kurde, w Egipcie, kto to widział, jak na generał wroga, no a jazda bedemińska już tam dogorywa, a generał jest, gdzie ty jesteś, chłopie, co? Tu jesteś, dobra, no już prawie, że pada, ale nasi oszczepnicy zostali zmiażdżeni niestety. No, coś mi się wydaje, że po wygraniu tej bitwy będą musieli się wycofać ponownie do Kairu i zgromadzić następną ilość wojska, może z posiłkami z Ziemi Świętej i dopiero wtedy można by myśleć na temat, no, zdobycia Egiptu, bo jednak ta frakcja, no, tak łatwo się nie podda, niestety. Dobra, ty możesz iść od tej strony, żeby wzmocnić, w ogóle ty też od tej strony, żeby wzmocnić tutaj linię. No i co, ta jazda? Dobra, do tyłu, wodzu, ubigada. Też tak myślałem, dlaczego nie wyginęła frakcja kalifatu i doszedłem do wniosku, że jego, załóżmy, potomkowi męscy nie musieli osiągnąć jeszcze wieku dorosłego. I oni żyją, ale w ich miejscu rządzi regent. I tak totalnie wcześniej o tym nie myślałem, a w zasadzie to jest bardzo prawdopodobna rzecz. No i w takiej sytuacji nie spodziewałem, że da się każdą, dobra, gdzie jest generał? Generale, ty, do tyłu. Frakcję zniszczyć, tak jakbym tylko chciał na dzień dobry, poprzez wybicie dynastii. Nie, to nie jest powiedziane. Okej, żyje 7, to jest dosyć dużo, ale mnie zastanawia, że ta ich jazda bije naszą na głowę, chociaż nasze to jest, no, ciężkie rycerstwo. Jednak te frakcje muzułmańskie w tym modzie, w tym Total Warze specjalizują się w bardziej lekkich oddziałach. Dobra, robimy taki kociołek, zamykamy z tej strony, a tam, znaczy widzę, że wrócili do walki, no to ciekawe. Dobra, tutaj szarża, tu widzę, że już wróg powoli coś tam obrywa i przygotujcie się do ostrzału na tych gagatków. Wy, do przodu złamać tych włóczników. Cholera. Na szczęście mam przewagę liczebną jeszcze, tak mi się wydaje. I sprawa, że jak ich złamiemy, no to zyskamy gigantyczną przewagę. I w tym modzie to, że na przykład na ten moment jeszcze przegrywamy, to nie oznacza, że my tą bitwę mamy przegraną, bo to się może pasek przewagi błyskawicznie zmieniać, bo te jednostki będą wracały na pole bitwy, no i dzięki temu wielce skorzystamy. Okej, to może jazda
Przydałby się złapać, wiecie co, tych kolesi. Sinobijscy włócznicy, oni są groźni. I gdzie jest mój oddział beduńskiej jazdy? On walczy wręcz. Dobra. No to w sumie, co ja chcę z nim zrobić? Ale bitwy, powiem wam, w Stainless Steel jednak nie są takie proste, jakby się mogło wydawać. Nie, to jest takie pojęcie względne, że ten mod się wydaje taki przekolorowany medieval, ale no, komputer potrafi czasem zaskoczyć. I tutaj widzimy tam przewagę wroga na jego, no, korzystnym dla niego terenie. W takim bardziej wschodnim, ciepłym. My się raczej specjalizujemy w walce, prawda, wchodniejszych, w terenach, załóżmy, zalesionych, no a komputer na tych pustynnych zdaje się dominować. No dobra, weźmy kurde ich zmiażdżmy. Jedna szarża powinna wystarczyć, żeby się złamali. No, śmierć generała sprawi, że od razu komputer polegnie i będzie GG, dlatego postawię wszystko na jedną kartę i od razu go zmasakruję. Ale tobie to mnie zdziwiła, szczerze, myślałem, że wyjdzie dużo lepiej i że wygram ją bez problemu, że nam się jeszcze uda od razu w zasadzie zaatakować kolejną armię, a tak widzę, że nie. Widzę, że będzie trzeba się błyskawicznie wycofać. Dobra, general, czy tobie idzie? Czy ci nie idzie? Dobra, ci do tyłu, zróbmy szarżę. Złammy tych włóczników i potem już reszta wroga spanikuje błyskawicznie. A wy możecie w tym wąskim miejscu spróbować dokonać szarży. Gdzie jest ta jazda, pytanie? Gdzie jesteście? Ci w ogóle jak nas zgonią, patrzcie, co, jak nie chcą, żebym szarżę ponowił. Cholernicy, a jego jazda... Coś mi zniknęło, nie widzę tej jazdy. Czyżby już zostali tak wybici? Czy co, bo tak... Widzę... A, dobra, tu jest! Tak się sprytnie wymieszali. No właśnie. Dobra, już przewagę zyskaliśmy, czyli wróg zdaje się panikuje. Tak, łamie się świetnie. To będę tylko wysłał te oddziały jazdy, ale szczerze wynik tragiczny. Nie dziwię się, jednak gdyby... tu jest generał. No to nie wierzę, że wy, pierdoły jedne, no nie dacie sobie z tym rady. No nie wierzę, z was zbyt wielu. Z was totalnie zbyt wielu. No dobra, zmiażdżmy tego generała. To nawet może sprzedam tych jeńców, zobaczymy. A, zrobię jak zrobię. Zrobię jak to będzie dla nas opłacalne. Już nie będę patrzył, wiecie. Czasem się omijało rycerskość, jeśli sytuacja to wymagała. W sytuacjach normalnych, w takiej bitwie codziennej, to wiadomo, będę do tego podchodził inaczej, ale jeśli tutaj będzie to wyglądało... Znaczy, generalnie jak schwytam generała, to będę raczej starał się zawsze go sprzedać, bo to jest dużo kasy. To jest mega... Co prawda jestem bardzo bogaty, ale... No! Że tak powiem, pieniądze nie rosną na drzewach i w końcu będzie moment, że nam tej kaski zabraknie. Dobra, wy, dajcie im trochę luzu, żeby już nas tak nie obijali. Wygońcie tamtych. No jak tylko będą złamani i zniknie już napis walczący do śmierci, to z każdej strony go napadniemy i wtedy w zasadzie... O właśnie, będzie można go dobić bez ponoszenia strat. No teraz tak, ty generale, gonisz tego dziadygę. Cholera, jest mega twardy. Przypomnij mi jeszcze, kiedy masz statystyki. Ty masz ataku 8, moi mają ataku 7, ale za to szarże masz no dwukrotnie mniejszą. No ale za to defensywę, no właśnie, defensywa, zobaczcie, pancerz prawa w obronie, to jest jego niestety przewagą. No, walczcie, walczcie ludzie, walczcie. Wstrząśnięci, zaraz panikuje, to będzie łatwiej ich schwytać. A generałem jest ten gentleman, bo to jest chorąży. On trzyma sztandar, mogę przyjrzymy się sztandarowi. No ale bitwa ciężka, bitwa ciężka. Prawie cała moja armia, no, uległa rozsypce, niestety. Co jest smutne, synowie pana będą przez wieki tą bitwę opłakiwać. Dobra, wy, tam jest jednostka, nie, oni już są tacy, nie ten. No to czy damy radę go złapać, czy nie damy? Ja bym bardzo chciał. Proponuję tę bitwę przyspieszyć, żeby coś się tu ruszyło. Załóżmy. I nawet te oddziały lekkie jazdy też dać do boju, żeby ich złapać, schwytać. No dobra, złapany. I co? To jest chorąży, to nie jest generał. Byleby nas przeżył. Dobra, kończące bitwy. I co? Jest! Złapany. Pytanie, czy zabity, czy tylko schwytany. Upadek jego generała. Sufian ibn Ulatah. Świetnie. No to co? Myślę, że możemy wyjść z bitwy. Zobaczmy, jak to wygląda. Kurde, powiem, że niby zwycięstwo nasze, ale te wojska, milicja to jest takie badziewie. Nie, w Stainless Steel milicja to może jedynie służyć do zaprowadzenia porządku. Na pole walki potrzebne jest dobrowe wojsko, no i to jest członek rodziny. Zaproponuję sprzedanie. Odrzucone, okej. Okay. Nie, to nie. Wypuszczać cię na pewno nie będę. Chłopie, zaś stąd, no wydaje mi się, że... No nie mam okazji się wycofać niestety. No i pytanie, co zrobimy? Chyba, że dam im na chwilę rozejm. Czyli to ja tam jakiś dyplomatę, żeby mógł taki rozejm podpisać. A, i też pisaliście, że księżniczka nie może wziąć za męża generała z frakcji islamskiej, jeśli gramy katolikami. Podobno możemy wziąć prawosławnego, ale katolika niestety nie. No, ciekawa rzecz. Dobrze wiedzieć. No to ja bym go wysłał szczerze do Bizancjum.
w okolicy Konstantynopola. No i rzućmy okiem, jak tam wygląda sytuacja w tym miejscu na bitwie. No tutaj jestem całkiem dobrze okopany, mam duże wojska. Ostatnio była bitwa pod Diyarbakir, ale nasza armia... ona poszła na północ, no właśnie. Ona miała te wieżyczki pobudować. No to bym się chwilę wycofał i zobaczycie, odciąłem Turków od części wschodniej. No i wiadomo, że na tą stronę, w której są pogrożeni w wojnie z Bizancją, nic nie dojdzie na pomoc. I ja to wykorzystam i błyskawicznie dowerbuję dyplomatę, żeby on mógł pójść w okolice... O, świetnie! Konstantynopola, no i tam podpiszemy nowe przymierze. Dobra, jak tam ta budowa? Tutaj się robi z plac ćwiczeń. Słuchajcie, zrobić tam plac ćwiczeń i lecę. Myślę, że chyba w to, chociaż przydaje mi się też łucznicy. To są stajnie. No ale pytanie, co nam da łuczarz na wyższym poziomie? Bo jeśli tylko chłopów, to nie ma sensu ich robić. Są zbyt słabi. Zatem łuczarz, pokaż mi to. Tureccy łucznicy. Dobra, to już będzie lepsze. Tu natomiast nie, ja bym chciał, goddammit, nie to, ja bym chciał to, pokaż mi to. Pruscy łucznicy i kusznicy templariuszy. O, zobaczcie! No to rozwijemy na pewno strzelnicę w tym miejscu. Olewamy te farmy, słuchajcie, olewamy. Ja potrzebuję tutaj dostępu do czym prędzej, bo to jest zamek. W zamku co mogę zrobić, jeśli chodzi o łuczarza? Zamek mogę zrobić maksymalnie coś takiego i to mi da do tych bizantyjskich. Dobra, to będzie pięciu... Dobra, to jest fajna rzecz. No to tutaj na pewno werbujemy sobie łuczników w tym miejscu. Chłopcy, łucznicy, poproszę raz. A danie... Możemy ulepszyć zamek. Świetnie, to od razu go ulepszamy i lecimy też później w łuczarza. Następnie... Jak to wygląda w miastach, jeśli chodzi o łuki? Czy też mam jakieś fajne możliwości, czy raczej tylko takie koszary podstawowe? No właśnie, bo to zobaczcie, mamy strażnicę miejską i mamy garnizon zamkowy. A, czyli garnizon to jest chyba tylko w zamku, chociaż to jest tak dziwnie narysowane. Wydaje mi się, że chyba to jest dobra, Gwardia Desy. To jest dobra jednostka. No właśnie. No dobra, no nic, na razie to olewamy. Skupmy się na rozbudowie zamków, bo zamki są dla nas dużo, dużo bardziej atrakcyjne na ten moment. No to tak, tutaj możemy zrobić Turkmenów, to by się przydało. Tak, lekka jazda na pewno będzie mile widziana, żeby kontrować wrogą lekką jazdę. Chociaż w sumie nie wiem, czy nie lepiej będzie jednak postawić na spieszonych łuczników. Bo wtedy mogę wrogę zawsze wystrzelać, będąc w linii. No właśnie, to jest pytanie. To jest, kurczę, z jednej strony, no cenowo podobnie. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba to będzie lepsze. Tak, bierzemy tych Turkmenów, skorzystajmy, że mamy takie elementy. No i ci w ogóle, ty, oni będą chcieli Edesę szturmować, to jest ciekawe na pewno, to jest ciekawe. Dobra, Damaszek jest ok, jak tam Gaza się ma? W Gazie robimy plac ćwiczeń, olewamy, get the fuck out me z tym. I pokażcie mi, jakich tu mogę zrobić łuczników, to mnie bardzo ciekawi. I tutaj mogę zrobić pustynnych, no i tych kuszników templariuszy. No to myślę, że... raczej odstąpię. Raczej skupię się na, załóżmy, klasycznych koszarach. O, właśnie. O, tylko nie wiem, czy ten zamek mi to umożliwi rozbudowę. Nie, no to bierzemy. Bierzemy też łuczarza na 100%. W Keraku to jest miasteczko. To poproszę sobie, załóżmy, punkt handlu żywnością. W Akabie jest wszystko ok. No i tutaj. No, werbujemy wszędzie wojsko. Jak leci? Potrzebuję dużo jednostek, żeby zalać kalifat i w końcu go zmasakrować. Inaczej to, no, nie będzie fajne. Więc tutaj też bierzemy więcej jednostek, wszędzie więcej. No i stąd na pewno do Egiptu ruszę jednostki. Nie możemy teraz oszczędzać, musimy postawić wszystko na jedną kartę i postarać się zmasakrować stolicę wroga. No i chyba jest to moment końca tury. A! Dyplomata. Gdzie mogę dowerbować dyplomatę? Zapewne w dużych miastach. Tylko tutaj nie widziałem takiego punkciku, bo dopiero mi się te ratusze budują. Aha, maksymalna liczba agentów. Mamy tylko jednego. I to jeszcze w Skandynawii. Skoda. No ale okej, niech będzie. A nie, jeszcze przepraszam. Bo to chyba sortuje... Źle to posortowałem. Do dyplomacji mam dużo dyplomatów, zwróćcie uwagę. Jest jeden w Cyrenajce, czyli w Sycylii. I z nimi mogę sojusz podpisać, bardzo chętnie. Sojusz bierzemy, zrównoważona i zgodził się świetnie, żeby swoją zachodnią flankę i ewentualną możliwość inwazji z ich strony zabezpieczyć. Mardin, tu jest jeden pan u Seldżuków. Chętnie, powiem wam, żebym... No właśnie, wysłał...
jednego dżentelmena do Imperium Chorezmińskiego. Ty lecisz do Trebizondu. O Jezu, to jest taką drogą okrężną. Dobra, ale dojdziesz. Zobaczycie, że zobaczcie. A myślę, że to jest księżniczka, ale to jest jakiś kapłan, się pomyliłem. No i co jest? Mam relację polepszone z Sycylią. Świetnie i sojusz ogłoszono. Doskonale, doskonale. Pokaż mi tego pana i ty idziesz do Chorezmijczyków. Masz im jakiś dar sprezentować, żeby patrzyli na nas nieco przychylni, bo zdaje się, że oni chyba też są na wojnie z Seldżukami. Tak, zgadza się. No to co, kończymy turę. Let's go do następnej. Możliwe, że czeka nas... O Jezu, heretyk, serio. Czemu akurat podczas tury Sycylia się pojawił? Co to ma znaczyć? Co to za hańba? No, no i nas atakują. I ja nawet tego grać nie będę, bo nie ma sensu. Na automacie możliwe, że generała oszczędzę, bo ty chłopie masz... o Jezu, nie, to jest dobra armia. To mnie zmasakruje. Zbyt dużo jazdy. I co? Nie oszczędzisz? Oj! No to przygotujmy sakiewkę, żeby zapłacić okup za naszych żołnierzy. Inaczej być nie może. Dobra, automat, błagam, chłopie, przeżyj. Czeku, i co? Cofasz się. Fantastycznie. Tylko nie w tym miejscu, wyżej. Żeby już nas nie dorwali. Na szczęście ten generał żyje, bo to jest świetny dowódca. Pod jego w zasadzie sztandarem oddział nie powinny panikować, bo mają mega dużo pancerza. No ale jednak panikują. No to teraz tak sobie myślę, na jakim froncie się skupić? Bo front wschodni sprawi, że z czasem mogę się obawiać właśnie ataku Chorezmijczyków i połowców. Natomiast front zachodni skieruje miecze bizantyjskie. W sumie te oczy bizantyjskie w naszym kierunku. No i to jest tak z deszczu pod rynnę. No ale coś wybrać musimy. Ciekawiłoby mnie zjednoczenie w pełni Półwyspu Arabskiego, chociaż tyle. Może zdobycie Bagdadu i tam utworzenie silnej wschodniej granicy, żeby osłabić naszego nieprzyjaciela. Oj tak, zdecydowanie. Ale chwilę, ten generał przeżył. Chociaż ja go schwytałem, a okupu nie wziął. Chyba, że jakiś inny mu się zespał, niemożliwe. Wielki kniaś Nowogrodu nie żyje. Król Kastylii i Lyonu też nie żyje. I... o, to nieprzetłumaczone. Wielki książę litewski również spadł ofiarą. Państwo papieskie, racje wspaniałe, świetnie. I dyplomatyczne wieści. Okej. Okay. No to widzę, że sojusz polsko-węgierski jak najbardziej działa i prosperuje. Zaraz się tym zajmę. Piekarnie zrobię się w akcję, to poproszę. Co mi się szczerze chce, kurde bele. No właśnie, ja bym poleciał... Na co bym poleciał? No teraz zagwozdkę, co by to wybudować? Ratusz bym zrobił chętnie. No dobra, zrobię to kapłana, jak mogę, no to mogę. Pójdzie na północ i fadanie to się naprawiło. Świetnie, tutaj zobaczcie, miał dostęp do fajnych jednostek. Zatem będziemy to na 100% rozwijali. Dalej, wieści rodowe, dojrzewanie. Kolejny generał dojrzał i jest w miejscu dobrym. Świetnie, tu się na pewno przydasz, przyjaciel złoty. Na front pójdziesz. Raport końca tury. Bizancjum jest mega, mega silne. Bo to jest w ogóle moja prowincja. Mógłbym tu już wieżyczki pobudować. I ja to zrobię, żeby ten teren ogarnąć. To poproszę kolejną wieżyczkę. No i cofamy się do Kairu. Wojska z Gazy. Szybko ich tam zasuwają. Z Jerozolimy. Dokładnie to samo. Poza milicją. Oni mają broń z naszej stolicy wspaniałej. Dobra, Krek jest okej. To jest okej. W Damieci. Czy mogę coś dowrobować? Jeszcze nie mogę. O, słuchajcie, tonący chwyta się brzytwy. Bierzemy wszystko jak leci. A stąd to jest młody chłopaczyna, no może się rozwinąć, zobaczymy. Na razie idziesz do Kairu, będziesz tymi terenami dowodził i pytanie, czy jeszcze nie wziąć, no bo tak, tych będę przytrzymywać dopiero za jakiś czas, to jest jeszcze pewnie, no kilka tur, jak nie kilkanaście, nie, trzy tury, no to niewiele, to niewiele. A nawet jeśli chodzi o przetrenowanie, to mogą szybciej być gotowi do naszych usług, natomiast stąd mam część wojsk i nie wiem, czy nie będę szykował w tym miejscu armii, jaka by ruszyła na Karajsije. To byłoby takim fajnym miejscem oddzielającym tereny Ziemi Świętej od Mezopotamii. No, bo to też jest most, łatwe miejsce do obrony. Zatem jak to zdobędę, to będzie dla nas bardzo korzystne. Ty zaś, chłopie, wracasz do Diyarbakir, masz się tutaj umocnić, poczekać na razie, na spokojnie, my się tu nie śpieszymy. No i przetrenować tych jak leci, możemy też tureckich oszczepników albo konnych łuczników dowrywać, bierzemy na 100%. Zaś rycerze z Jerozolimy... Mogę was tu przetrwać. Świetnie, fantastycznie, fenomenalnie. Cudownie, doskonale wręcz. To też jest jeden generał dodatkowy. I jego nie wiem, czy nie wyślę do Adany. Bo te tereny, jakie zdobyłem, zamierzam obecnie ogarnąć tak w miarę bezpiecznie. I się na nich okopać, umocnić. Żeby w razie w móc odpowiedzieć na wrogi atak. Ale co mi spędza sens powiek, to ci nieszczęśni, cholera jasna. No właśnie, bardzo nieszczęśni heretycy. Oj, oni nas drażnią. Pokażcie mi teraz mojego kardynała. Chłopcze, jesteś w Kapadocji. Czy dasz radę tego, że tak powiem, gagatka nawrócić?
No jest spora szansa, spróbujmy, niech tam idzie. I tak a propos, jak ty wyglądasz w kolegium? Jesteś dosyć nisko, widzę, że Francuzi ładnie w tym miejscu, no, się zagrzewają. Ja mam tylko tylu, a dziwne, bo mam mega dużo kapłanów i dużo ich wyrobuję. No ale jak najwidoczniej to nie wystarcza. To teraz tak, szybki research naszych agentów. Kto się nudzi, to ich oczywiście przemieszczamy. Ty lecisz też na tereny już północne, w to miejsce. Ten w Mardin stoi w miejscu dobrym, świetnie, czyli Mardin to jest ta prowincja, która ma zostać. No i wy nawracacie Luxor. Może wybuchnie im jakaś chrześcijańska rebelia, co byłoby nam bardzo, bardzo na rękę. Dobra, ty Fedesie też idziesz na północ. Robimy armię kapłanów, ludziska drodzy. Nie, czy to się w ogóle opłaca pod względem ich rozwoju? Zapewne nie, ale warto spróbować. No i tak, kupiec w Antiochii się nudzi. No to bierzemy go jak na razie. A ty już masz fajne doświadczenie. René de Molay. O, widzę, ma, zobaczcie, nazwisko, czy też przydomek ostatniego wielkiego mistrza templariuszy, jakim był Jakub de Molay, czy się chyba to czyta jako Mole, z tego co wiem. Dobra, ty masz być obok Cezarei. To widzę, też jest dosyć, no właśnie, duży ruch turecki. Musimy to ogarnąć. No i wszystkie te tereny są zabezpieczone. To zapieprzamy szybko do Imperium Chorezmijskiego i zobaczmy, jak tam idzie im na froncie. Pytanie, gdzie jest Alamut? Alamut jest... to jest Teheran. Alamut będzie... wydaje mi się, że tutaj, bo to jest bardziej teren górzysty. Chociaż w sumie to jest na wzniesieniach. To może być Alamut. Tak, to będzie zapewne Alamut. I to należy obecnie do już Imperium Chorezmijskiego. Fantastycznie. Tak a propos Mongołowie, zobaczcie, za jakieś 60 tur się pojawią. To oni dopiero zrobią, słuchajcie, rozpieprz. Oj, zrobią rozpieprz. No i ten dyplomat to postara się ich przekupić. Byłoby to fajne. Może gdzie wyjdzie. Doceniona. O Jezu, drogo. Chłopie, no nie przesadzaj. Nie no, wypieprzaj, gościu, nie przesadzaj. Za dużo. No i moi dyplomaci, was jeszcze przemieszczę. Chciałbym, żeby ten jeden leciał dalej do Norwegów. Dobra, są. O, następca tronu duński. Cześć, witaj kolego. No i pełna duńska armia. Duńczycy mają, i w sumie to Norwedzy, bardzo łatwy początek ze względu na ich jakość jednostek. Są to potężni huskarlowie, którzy też są mega drodzy, ale biją każdą inną piechotę na głowę. No i tutaj ja zadam sobie do Adany, żeby wzmocnić w tym miejscu garnizon. Tu jak na razie trzymamy. Chociaż mogłem ich dać do Damaszku. No właśnie. No dobra, to wyjdzie się tutaj. Też mogę mi dać na zachód znowu. Cholera jasna, się gubię w tych swoich ustaleniach. No dobra, już niech tak będzie. No to tutaj niczego. O! I zobaczcie, cała masa jednostek jest gotowa do werbunku. Fantastycznie. Możemy chyba turę zakończyć sobie. No to tak, zgadza się, możemy turę zakończyć. Let's go do następnej. O! I pana Wieżyczkowego nie ruszyłem, zapomniałem. I dyplomata też miał iść do Trebizondu, ale utknął. I ty mnie, chłopie, dogoniłeś, poważnie? Kościół, tylko mi tego generała bijesz. Się wścieknę. No właśnie, to jest ta mocna armia. No, nie mogę się wycofać, ale może przeżyję. Dobra, przeżył. Czemu na pustynię, chłopie? No bo chociaż nie powinien nas dogonić, to jest daleko bardzo. I co? Idzie za nami, ale nie dogoni. Nie dogoni. Ale to mi się podoba, to mi się podoba. Że nie ma takiej jednoznacznej przewagi, a jest ta wojna taka klimatyczna. Że raz my wygramy, raz my przegramy. Nie oznacza przegrana końca gry. To nie jest Rogun 2, że utrata armii to jest GG. To właśnie jest to zrobione w fajnym stylu, takim feudalnym, pozwalającym na niekoniecznie... no, zmuszanie się do tego, żeby wygrywać każdą bitwę, w innym wypadku byłoby przegrane. Nie, tu może być spokojniej. Ale powiem wam, że ci heretycy mnie martwią i zacznę w miastach budować burdele, żeby mieć dostęp do zabójców, bo trzeba będzie ich kasować. I na co będzie ciężko. Ryzykownie się to robi używając biskupów, bo oni mogą zostać nawróceni. A kardynał nie może. O, i widzę, że jest bizantyjski generał. Czyżby nasz cel? Na zaślubiny? No, zobaczymy, zobaczymy. Ale jest fajny taki klimat jesienny. Kurczę. Właśnie mi się w takim klimacie jesiennym najlepiej gra w Medivala. Bo Medival też jest taki jesienny, taki bardziej ciemny. Oj, chłopie, czemu ty żeś podszedł? Oni to mają wsparcie i potężna armia w Cezarei. Jak ja się cieszę, że ta modyfikacja nie ma jakichś skryptów w stylu garnizonowego, Last Man Standing, bo tego bardzo nie lubię. Jeszcze w Daku to mi się podoba, bo tam to aż się tego nie odczuwa. No może poza Last Man Standing, ale w takim średniowieczu to jednak nie jest zbyt fajne. Cesarz nie żyje. Nie żyje cesarz, niech żyje cesarz. Okej, cała masa rzeczy, przejrzyjmy na spokojnie. Wieści. Norwegia napadła na Anglię, no i widzę, że Anglia miała sojusz z Portugalią, ale Portugalia nie pomogła za to. Norwegowie postanowili zawrzeć z nimi sojusz, a Szkoci jeszcze z Aragonią. No to wydaje mi się, że Anglia może być przerąbane. Bo zapewne zarazem i Szkoci, i Norwegowie, i jeszcze może Portugalia, czemu z nimi mieli sobie relacje, będą
No, na drodze wojny ze sobą. Dobra, Damaszek się ulepszył, świetnie. To teraz dom publiczny, od razu lecimy, chyba że drogi. Drogi byłyby fajne, tak, to lecimy tutaj na pewno w ścieżki. To też nam da sporo kasy zapewne. Handel podskoczy ponad dwukrotnie. W Alakabie zrobi się burdelik. To bym chciał go rozwinąć właśnie na karzm, żeby byli zabójcy. To mi się mega przyda. Księdza tu nie chcę. I Fedesie plac ćwiczeń. Lecimy od razu w fortece. O tak, o tym mówiłem. Bierzemy na 100%. Widzę, że kolejny generał tu się trafił. Tak, dojrzał i zginął nam ksiądz w Mekce. Oj, smutna buzia. No i tu jesteś w tym miejscu, chłopcze. Świetnie. To bierzemy od razu kolejnego przyjaciela. Pokaż mi następnie. Dobra, Edesy już ulepszamy. To mnie cieszy, że już będziemy mieli pierwszą naszą fortecę. To mnie mega cieszy. Wykryty agent. Dobrze. I więźniowie straceni. No i mówicie, że kurde... W średniej rzeczy się nie zabijała. Chyba, że to wiecie, oko za oko się zemścili. O, ile ci fajna muzyczka. Sky Coolie, nas podgłośnie odrobinę. Chyba się nie mówi podgłośnie, mówi się to inaczej, ale nigdy nie wiem. Ta forma jest zdaje się jakoś niepoprawna, coś takiego jakiegoś słyszałem. No dobra. Tu możemy fajną piechotę, tu możemy tych dżentelmenów, ja jeszcze nie przetrenuję. Świetnie. To wojsko oczywiście gromadzimy wszyscy w Kairze. Tutaj potężna armia powstanie, jaka zmiecie nieprzyjaciół. No właśnie, milicja zostanie. Jedynie rycerze będą brali udział w bitwie. Oj nie, ja tutaj nie chcę automatycznej budowy. Czy ja chcę tych łuczników? Wiecie co, oni są beznadziejni, są iście beznadziejni. Nie chcę. Dla mnie to jest syf największy. Bezsensowny jest ich użycie. Natomiast ty generale, czy ty jesteś w stanie tutaj dać mi wieżyczkę w tym miejscu? Jesteś w stanie. No to buduj, 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 oczywiście. Koniecznie, tędy się w ogóle widzę, że da przejść. To jest to miejsce, jeszcze ta granica. No właśnie, dobra, no jeszcze ryzykownie tędy chodził, ale już tam zaryzykujmy. Kto nie ryzykuje, ten wiecie. Wiecie, jak jest, znacie ten stan. Akka, wszystko jest cacy. W ogóle ten Kerak, to jest niby zamczych, ale czemu ja tu... A to jest miasteczko, no właśnie, to przebudowałem oczywiście. Zapomniałbym. W Trotosie mam wyrobunek milicji, w Adanie jak na razie trwa budowa zamku, ale po to jest taka pipiduwa. No niebawem się rozwinie, niebawem. Nie mogę się doczekać, tak powiem. Dobra, będę miał teraz mniej slotów. To ja bym sobie nie połączę znowu tych templariuszy i tego oddziału rozbitego nie cofnę do Antiochii. No, to będzie dla nas wygodniejsze, bo tak potrzebujemy miejsca na więcej oddziałów. Zajmijmy się teraz księżniczką. I czy tego pana mogę... Był generał jakiś, ale mi zniknął. Jesteś generale. Dobra, będziemy go tak czy siak ścigali. No i nasz kardynał ma za zadanie zająć się tym dziadem, ale ten dziad zniknął. Czyżby ktoś... Czyżby zmarł, heretyk? Chyba, że jestem ślepy. Nie no, to jest imam. To jest wielki imam. O, ile ty masz tego? No, dżihadu jeszcze robić chyba nie możesz, bo dżihad wymaga chyba 10 oczek, z tego co kojarzę. Dobra, szpiegu, stój w tym miejscu. Idziemy tutaj się dogadać i proponuję sojusz. Z panią Myślna. Przyjmiesz? Przyjąłeś, fantastycznie. Może legenda mapy. Mapa za mapę, co ty na to? 5 koła. Dobra, niech będzie. Niech ci będzie. Jestem bogaty. Będę zatem szczodry. Cały czas rozrabiam i co to mamy relacje pogorszone z Polską? A, no i to wymusiło, zobaczcie, rozjem pomiędzy Bizancją a Sycylią. Świetnie! Czyli nasze święte dłonie sprawiły, że nasi bracia obecnie zakończyli właśnie między nimi. Ty gdzieś tam idziesz, żeby nie było, że mi ten ziomek, wiecie, wlazł do tego. Do, że tak powiem... No, jak to się kurde bele nazywa, do miasta. Chociaż nie wiem, czy w ogóle może. Dyplomaci, o, ty zasuwasz na północ, czym prędzej. Ale ta muzyka jest serio fantastyczna. Ona daje taki klimat średniowiecza. Mam nadzieję, że... O, no i dzień dobry, armia heroizmu. Co już panowie, w swoim myśli na świetnie. Zgodzili się, bo wiedzą, że mamy wspólnego wroga. I to mi się w medievalu podoba. Chopie, no dobra, już... Pff, kurde... Nadużywają mojej skromności, ale już niech, szczodrości, ale już niech im będzie. Za to zyskaliśmy potężnych sojuszników, a Turcy są w tarapatach, bo mają tylko 3 osady, czyli Konie, do tego Galację, znaczy prowincję Galację i jeszcze Cezareę. Super. Zobaczymy, kiedy się ten sojusz zakończy. Mega mnie to ciekawi, mega mnie to ciekawi. No i co, tu jeszcze jest w ogóle, widzę, że jeden biskup, to też lecisz, chłopie, na północ i możemy turę zakończyć, a stąd z Damaszku będę chciał wziąć te wojska i ruszymy na tą Kirejsję. Z tymi oddziałami powinno to być dla nas wykonalne jak najbardziej. Pokaż mi natomiast Mekkę i Medynę, jak to nasza Al-Akaba. W ogóle ta Al-Akaba ciekawie wygląda bardzo. Ten budynek jest mega specyficzny, wam powiem. Dzisiaj jak to wygląda, taka jakby cegła tam była? Nie wiem, muszę tam poczytać. Jak to? Cholera jest, zostało zrobione. Specyficzna sprawa. No i tutaj, czas zróbmy. Zróbmy sobie research miasta. Wszędzie się coś buduje. I czy w zamkach budują się budynki odpowiedzialne jednak za jednostki? Tu tak a propos by się przydał szpieg. Dobra, tego kamieniarza olejmy na razie. To sobie zróbmy.
Kair buduje się handel, to mi nic nie da, to jest budynek specyficzny, jakiego się nigdy nie polecę budować. Dobra, w stolicy się buduje oczywiście pastwiska, potem handel, potem może jeszcze zróbmy sobie nabrzeże kupieckie. Ewentualnie, jak ja mogę w Jerozolimie wyrobować jednostki z koszar? Chyba tylko milicję, co? Bo to jest zbagowane, to wydaje mi się, że to jest zamkowe, to powinno być tylko i wyłącznie na zamku. No dobra. Nie ma co, budynki w dużej mierze przejrzane. A, i nie ruszyłem dyplomata na północy. Szkoda, ale okej, Norwedzy już powinni być w miarę blisko. Fajnie byłoby, gdyby wszyscy moderzy robili tak, że jednak ta muzyka nie jest bez tych praw autorskich, bo to jest bardzo wygodne. Ewentualnie, żeby dawali, jak w przypadku Divine and Conquer, plik muzyczny do podmiany, jaki wprowadzę jedynie soundtrack, no, wolny na YouTubie. Bo na YouTubie trzeba tę muzykę mega uważać. To nie chodzi tylko i wyłącznie o tam, wiecie, zablokowane zrabianie, wyświetlanie reklam, to też chodzi o załóżmy ten algorytm, bo jeśli załóżmy jest włączone de facto zrabianie, to też YouTube tego filmu nie popiera, bo to są, wiecie, to są grosze, ale to chodzi bardziej o ewentualny rozwój. No i dodatkowo przez zbyt dużą ilość roszczeń może YouTube nam nieco ukręcić, wiecie, koreczki gazowe, przysłowiowo mówiąc. No, bizantyjski kupiec, chłopie, to są nasze tereny, to muszę siatkę zabójców zrobić, żeby mordowali tych wrogich gadów jednych. A ja by też zdobyć, o, szach nie żyje Choryzmu. Niestety nie żyje, to co, przyjrzymy sobie na spokojnie i Sycylia atakuje Bizancjum. No właśnie, nie, ja, sorry, zrywam sojusz, wątpię, żeby stąd dotarli wojska i mnie zaatakowali. No może flota, ale no, jak widzicie, mam flotę potężną i przechwycę. Szkoda, niestety. Oraz sojusz Dania i Wenecja, no to bardzo ciekawe. Dużo jednostek, dużo budowy, to jeszcze sobie zróbmy na zakończenie. O, w Antiochii się robi to świetnie. Chociaż w Antiochii można by zrobić ważne do Grabarski, jako że tu wyrabujemy oddziały zakonne. Właśnie, to nie byłoby takie złe. Następnie w Gazie jest łuczarz, to bierzemy tego lepszego łuczarza. W Trotosie dokładnie poproszę. Może to samo? Tak, będą się fajni łucznicy. Potrzebuję strzelców. To jest jedyna droga do walki z tymi cholera niewiernymi. No i tu bym poprosił na przykład Straż Miejska. Klasyczna. W Medynie burdelik. Tego też nie mogę rozwinąć, to zróbmy sobie też Straż Miejską. No i zamek w Adanie się ulepszył. Świetnie. To pokażcie mi teraz, jak wygląda łuczarz w tym miejscu i co mi da ciekawego. I da mi tureckich. Dobra, no to bierzemy też łuczarza. Mamy mocnych, że tak powiem, o, jazda, fantastycznie. Mamy bardzo mocną jazdę, to potrzebne jest też wsparcie na dystans. I ja wam teraz, drodzy państwo, podziękuję za oglądanie. Myślę, że, o, jeszcze kolejny generał. Kontynuacja, oj, w fajnym miejscu. W odcinku, no, kolejnym jutrzejszym. Nie zapomnijcie ocenić filmu, zostawić komentarza i subskrypcji na kanale. Oraz zapraszam na tego live wieczornego i wpadnijcie na Facebooka oraz Discorda. Linki w opisie. Z mojej strony tyle. Trzymajcie, cześć i do następnego. Hej, życzę mi sobotki.